Rodowita Cup cały czas trwa, cały czas jesteśmy w Krasnobrodzie i jesteśmy jednocześnie na naszych relacjach. Nie tylko na Facebooku, ale również na YouTubie, a także w aplikacji Virium, do której jeszcze raz serdecznie zachęcamy do pobierania, do wpisywania kodu MARSPORT, ponieważ tam na bieżąco aktualizowana jest tabela, na bieżąco aktualizowane są wyniki oraz król strzelców. Zanim jednak o aplikacji, zanim o reszcie turnieju, przechodzimy już do wywiadu z naszym gościem. Jest w naszym studiu Kuba Jarosz, trener zespołu Mineralni Krynica Zdrój. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, widzę, że zaczęliście w Lidze Polskiej od bardzo dobrego wyniku, ponieważ dwa mecze, dwa zwycięstwa. Czy taki właśnie był plan? Czy jednak liczyliście wczoraj, że będziecie w tej wyższej lidze, w Lidze Europy albo w Lidze Mistrzów? Nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że będziemy w Lidze Mistrzów. Taki był nasz cel, ewentualnie w Lidze Europy. No ale cóż, tak się potoczyły mecze. Mecze wczoraj były wyrównane, fajne drużyny, fajne granie. Tak się wszystko ułożyło, że gramy dzisiaj w Lidze Polskiej, ale też cieszymy się tym dniem, cieszymy się tymi meczami i prawda, fajnie weszliśmy dzisiaj w turniej. Cieszycie się w takim razie i cieszy Was również wynik, ale czy w Waszych rozgrywkach chodzi bardziej o zabawę, czy to chodzi właśnie już o nastawienie typowo na wynik, żeby te punkty zdobywać i żeby jak najwyższe miejsce w tej Lidze Polskiej zająć? Czy może łączycie nawet to wszystko? W pierwszej kolejności patrzymy na to, żeby rozegrać tutaj minuty, żeby zagrać kilka meczy z różnymi drużynami, bo nie mieliśmy okazji wcześniej grać z tymi drużynami, także to jest nasz główny cel, żeby zagrać te minuty, te mecze. Wynik nie jest naszym głównym celem, aczkolwiek zawsze jesteśmy nastawieni, żeby jednak wygrać ten mecz, bo chłopcy tego pragną po prostu. I powtarzam moim zawodnikom, że jeśli będzie dobra gra, no to wtedy też będziemy strzelali bramki i wtedy też będziemy osiągali fajne wyniki. Czy te drużyny, z którymi się mierzycie, to są drużyny dobrze Wam znane, czy są to nowe drużyny? To są nowe drużyny. Nie miałem okazji jeszcze, nie mieliśmy okazji grać jeszcze z tymi drużynami, także to jest coś fajnego, że możemy zagrać z nowymi ekipami. Właśnie, czy to w takim razie o to chodzi? Czy chodzi o ten rozwój poprzez spotykanie się z nowymi drużynami, które prezentują zupełnie inny poziom i czy to też jednocześnie zadecydowało o tym, że chcieliście przyjechać na turniej Rodowita Cup? Tak, dokładnie. No jechaliśmy tutaj 5 godzin. To jest kawał drogi. Tak, to jest inny rejon. Wiedzieliśmy, że będą inne drużyny i między innymi po to przyjechaliśmy. No w naszym regionie gramy często z tymi samymi drużynami, czy turnieje, czy sparingi, a tutaj jest coś nowego i taki też był nasz cel. Czy w takim razie poziom po tych zespołach, które obserwowaliście i które spotkaliście na Rodowita Cup, czy poziom jest taki, jakiego się spodziewaliście? Jest on wysoki, jest wyższy niż zakładaliście na przykład, czy po prostu jest optymalny? Poziom jest, no myślę, że optymalny. Wiadomo, nie miałem okazji grać z pozostałymi drużynami, ale w naszej grupie był naprawdę wyrównany poziom. Sądzę, że nasza drużyna jest na dobrym poziomie, na wysokim poziomie, więc skoro my jesteśmy w polskiej lidze, co widać po wynikach. Tak, to pozostałe ekipy też są na wysokim poziomie. Wczoraj była naprawdę wyrównana rywalizacja, były takie wyniki, że mogło to się potoczyć zupełnie w inną stronę. Były remisy, były minimalne zwycięstwa, gdzieś tam małe punkty, bramki decydowały o tym, więc jest dobry poziom tego turnieju. Czy jeżeli mielibyście pojawić się na kolejnych edycjach Rodowita Cup, czy również chcielibyście i zrobilibyście wszystko, nawet przejechali 5 godzin do Krasnobrodu, żeby pojawić się na tym turnieju, czy jednak chcielibyście kolejny turniej odpuścić? Ogólnie bierzemy udział w wielu edycjach turnieju Smoka. No myślę, że jeśli parę rzeczy zostałoby poprawionych, to myślę, że tak, chęć grania z nowymi ekipami, myślę, że by nas mogła przekonać do tego. Czy bardziej już nastawiacie się na halę i turniej Smoka właśnie na hali, czy jednak ta trawiasta piłka to jest to, w co celujecie i to, gdzie chcecie mierzyć? Teraz mamy, głównym naszym celem jest gra w lidze, gdzie będziemy grali do końca października. Potem mamy w planie jeszcze kilka turniejów jeszcze na sztucznej murawie i właśnie możliwe, że będziemy celowali też w turniej halowy. Czekamy w takim razie, jak się rozwinie sytuacja Mineralnych Krynica Zdrój, nie tylko w Lidze Polskiej, ale również na kolejnych edycjach, nie tylko Rodowita Cup, ale także na turnieju Smoka. Dziękujemy, panie trenerze. Dziękuję również. Powodzenia oczywiście w Lidze Polskiej, powodzenia w kolejnych spotkaniach, bo jeszcze kilka zostało ich przed Wami, a temperatura, jak wiadomo, bardzo wysoka, ale myślę, że dzieciakom to zupełnie nie przeszkadza. Dają radę. Dziękuję bardzo. Kuba Jarosz był naszym gościem, dziękujemy i oczywiście zachęcamy Państwa do dalszego subskrybowania kanału Turniej Smoka TV, a także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Turniej Smoka. Jesteśmy także na Facebooku.